Cześć, witam na kanale Zamzira i Kamila i Mikkel. I dzisiaj witam się z Wami z naszego łazienkowego raju. Tak naprawdę mogłabym nagrywać przed domem, ale tam są ludzie, ja się wstydzę, więc wolałam tutaj sobie przyjść. Nieważne. Dzisiaj są moje 29 urodziny i z tej okazji Mikkel zabiera mnie do Okiłęgła. To jest inna część wyspy, bardziej na północ. Więc jestem ciekawa, jak tam teraz jest, bo ja byłam w Okiłęgła, ale w 2016 roku i wtedy tam nic nie było. Ja po prostu zapamiętałam, że tam nie ma nic. A teraz widzę, że dużo osób jeździ do Okiłęgła, chwalą sobie, no i mnie się też pytają, a ja mówię, nie wiem, ja tam byłam w 2016 i nic tam nie było. Więc chcemy jechać, zobaczyć. No i miło spędzić czas. Będziemy tam dwie noce. Nie wiem, gdzie jedziemy dokładnie, bo Mikkel mi robi niespodziankę, ale fajnie, bo to są moje już piąte urodziny na Zanzibarze. Miałam już 20, 21, 22, 28 i teraz 29 urodziny. Za każdym razem te urodziny wyglądały całkiem inaczej. I jak mi się uda, to wstawię tutaj Wam no, z tych 20, 21 i chyba 22 mam tylko zdjęcia, ale coś tam wstawię. Z 28 mam filmik, bo wtedy już zaczęliśmy robić TikToki, więc wstawię Wam, jakie mieliśmy przygody, jeżeli nie widzieliście. No i z dzisiejszego dnia chciałabym poprowadzić vloga. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. No i co? I tyle. Zapraszamy. Uciekamy do Okiłęgła. Mamy dwie małe walizki. I idziemy, to chyba ponad godzinkę jazdy, tak mi się wydaje, godzinka, nie wiem, 20 może? I pytanie, czy już jest taksówkarz, czy go jeszcze nie ma, co? Jest? Jest sklepik, jakbyście chcieli? O, jest, tak? Czerwone rejestracje to znaczy, że to są taksówkarze. O, mgłangu. Jesteśmy już w Uroa i tutaj zawsze przychodzimy do tego sklepu, bo tutaj są maseczki z aloe vera i bardzo tanie, jak ogólnie na maseczki, więc zobaczymy, czy będą jeszcze. No, w tym sklepie jest wszystko i nic. Ambo! Właśnie mówię, że w tym sklepie jest wszystko i nic, a ceny są bardzo wysokie. Zobaczmy, czy są nasze maseczki ulubione. O nie, nie ma. Tu zawsze były. Ale smutek. No nie, nie ma. A, po to przyjechałam. Gdzie on jest? Zgubiłam go. Mikkel, nie ma naszych maseczek. Co? No nie ma. Niemożliwe. Byłeś? Na pewno? Patrzyłaś tu? Tak, patrzyłam. Co? Nie. To nie jest aloe vera. Ogórek, czy aloe vera, czy pomidory nie ma znaczenia. Nie. Wiesz. Tam to były lepsze. No dobra, to sprawdzimy te. Jest dobre. Dobra, to sprawdzimy. Tu są jakoś aloe vera. Ktoś, nie wiem, czy ktoś będzie brał. Sorry, nie chciałam. A to są już droższe za 4000. Dobra, to będziemy testować. Ty wolisz już z tej samej marki? O, tu jeszcze. Halo, halo, co ty? Ile tego? Zmyczy. Ile tego? Kamali? Nie mogliśmy po jednym zebrać? Na przetestowanie, a jak będziecie coś uczulać? No to się dowiemy. No ale to jeden, a nie. I kupimy na powrocie? No. Ty jesteś mądra, kurczę. Jesteśmy akurat dwie noce, to możemy sobie codziennie zrobić. Zabierz wszystkie inne.
Tyle tego wziąłem? No, sam nie wiesz nawet. Myślałem, że 3 wziąłem. Te wyglądają lepiej. Mhm. Ale to wiemy, że działa, nie? No, ale my mieliśmy z aloe vera. To możesz to zabrać. Dobra. To pomegranat i... Będzie fajnie. Dobra, to idź. Ale się będziemy bawić. No idź. Spa. Idź. Nie zapomniałeś o czymś? To jest właśnie Mikel. To jest właśnie Mikel, dlatego zawsze się mam zwracać uwagę na takie rzeczy. Ja czułem, że coś brakowało. Czułeś. Telefon też się zgubił ostatnio w Rzeszu. Coś do jedzenia. Będziemy testować. Lekarsy mówisz, szukaj, szukaj. Tu jest tyle tych przeróżnych. Ja nie wiem, jak ten sklep się utrzymuje. Co masz? Kuchanie jakieś takie. Popatrz, za 4000. O, no to bierz. Może dali tańsze jakieś rzeczy, bo wcześniej jak byliśmy tutaj, jak były ceny, kosmos... Tam jest mega drogo, no. Tam wszystko 2 razy drożej niż po całej wyspie, a tu? Patrz, po 1000. No. Weź takie ten skór. To po ten, 2 inne zabiorę. To no chyba... Albo po 1000. Spokój się. Ale ty jesteś. Ty. Nie wiem, ale to mam dobre wspomnienia z Polski chyba kiedy. Z Polski? Ja to dostałam od koleżanki chyba jak była na Sri Lance czy coś. A ten śpi. No. I nasze zakupy wyszły 43 tysiące, to jest 60 zł. No. Idziemy dalej. My w ogóle ubraliśmy buty, nie wiem dlaczego. Mikel mi mówi, a buty bierzemy? Ja mówię, a po co? Albo nie wiadomo jak tam będzie. No w sumie... W sumie nie wiadomo jak tam będzie, nie? Więc mamy buty. Żeby wam pokazać dokładnie skąd dokąd jedziemy, to spadzie. Jedziemy... Tutaj, do Kiungo. Ja się dziwię, że jak ludzie przyjeżdżają jeszcze w nocy i jadą do jakiegoś hotelu, a przejeżdżają przez takie miejsca, to mają taki strach w oczach, gdzie oni mnie wywożą. Zobaczmy, tam recepcja. Zobaczmy, gdzie nas prowadzi. O, basen. Mikiel chyba powiedział, że mówi po swahili. Ona cały czas mówi teraz po swahili. Aha. I ona cały czas teraz mówi do nas po swahili. O, jest widok na ocean. O, wow. Jak zimno. Missouri. Nice and cool, nice view. Yeah. I like a lot. O, wow. To bierzemy to, co? No. Prosznic. Idę. No, zobaczmy teraz przypływ. Wiecznie. O, huśtawki już w wodzie są. No to zdjęcia na plaży to już mi nie zrobisz. A, no, kąpią się. O, patrz. Może tu byś mi zrobił zdjęcie?
zamówiliśmy sobie jakieś czarne burgery. Ty masz jakiego? Czarnego? No ja też, ale co tam jest? Nie pamiętam. A, okej, okay, no to tak. I przypływ. A no co? Co mówisz? Kamila ma dzisiaj urodziny. Kamila robi live'a, a ja vloga. I co? Miałeś pokazać widoczek, a nie nic. A jakie widoczki są? Mega romantycznie, no. Przyczas, żebym wam opowiedziała, jak wyglądały moje urodziny w Zanzibarze. Pierwszy raz miałam urodziny w 2015 roku i to były moje 20 urodziny. I pamiętam, że kilka miesięcy przed moimi urodzinami pani z recepcji z tego hotelu właśnie, w którym mieszkałam i pracowałam, miała urodziny i pamiętam, że zorganizowali tort i śpiewaliśmy i ona bardzo się ucieszyła i bardzo było miło. Chwilę później ktoś inny miał urodziny z pracowników i nie świętowaliśmy. I ja się bardzo zdziwiłam, mówię, że ale dlaczego, że to takie nie fair, że tamta pani miała urodziny i świętowaliśmy, tutaj ktoś inny ma i nie. No i wtedy stwierdziliśmy z menadżerem, że ja rozpiszę wszystkie urodziny każdego pracownika i będziemy świętować. I tak faktycznie było. Więc wiedziałam, że moje urodziny też tak będą wyglądać. Tylko jak już doszliśmy do moich urodzin, a ja ogólnie byłam i nadal jestem taka wstydliwa, więc ja tak nie do końca chciałam iść do tej restauracji, bo wiedziałam, co mnie czeka. Wiem, to było głupie, bo ci ludzie faktycznie na mnie czekali. Aż tata mi mówi, wiesz, oni na ciebie czekają, idź, idź, nie rób im tego. I faktycznie poszłam. I pamiętam, że wszyscy mi śpiewali 100 lat po suahili po angielsku. I na koniec każdego się karmiło. W sensie, wiecie, kroiło się na kawałeczki ten tort i do każdego się podchodziło i dawało się właśnie kawałek tego tortu. Więc tak wyglądały moje te pierwsze urodziny na Zanzibarze. Rok później mieszkaliśmy już na północy, w Nungwi. I pamiętam, że tego dnia tata mi mówił, że a może chcesz iść na jakieś ciastko, do jakiejś restauracji i tak dalej. Mówię, że w sumie tak. Tak nie mieliśmy w ogóle planów. Tak, chcieliśmy na spokojnie spędzić te urodziny. I pamiętam, że tata mówi, dobra, to jeszcze poczekamy na mojego kolegę i razem pójdziemy. Mówię, dobra. I ten kolega przyszedł. I nic, i nie poszliśmy. Mówię, co chodzi? Okej. Okay. Nie chciałam ich poganiać. Pamiętam, że jeden i drugi siedział w telefonie, no to ja też siedziałam w telefonie. I nagle do naszego domu weszło mnóstwo dzieci i mi śpiewali właśnie po suahili 100 lat. No, tego się nie spodziewałam, tego się nie spodziewałam. Pamiętam, że jeszcze sobie zdjęcia porobiliśmy, więc to były całkiem inne urodziny niż rok wcześniej. Z kolei w 2017 roku znowu byliśmy w Nungwi, bo znowu tam mieszkaliśmy. Nie znowu, a nadal. Ale tym razem była moja siostra. Moja siostra wtedy była pierwszy raz na Zanzibarze. I pamiętam, że my jakoś wracaliśmy 22 albo 23 września do Polski, a ja miałam 21. I pamiętam, że tego dnia poszliśmy na plażę do Kendwa, do miejscowości obok. I jakoś tam wtedy poznaliśmy Polaków, a wtedy no, bardzo mało było tych Polaków na Zanzibarze, też turystów. Pamiętam, że ci Polacy chcieli iść na rowerki wodne, tam w Nungwi, na zachód słońca, więc no, poszliśmy sobie na ten zachód słońca. No i właśnie fajnie, bo była moja siostra też. Brian, jak się masz? Popatrz tutaj, zobacz. Cieka. Cieka Zena. A, Zuli?
Zuri Madzi? Madzi Moto? Zuri. Maridi. Popatrzcie tu. Ryan. Angalia Pale. Angalia. Cieka. Cieka. I pamiętam, że potem usiedliśmy w takiej lokalnej restauracji i jako mój tort to były takie dwa rożki, takie moje ulubione lody, co wtedy miałam na Zanzibarze, takie dwa rożki i mi wtedy też śpiewali stąd, więc tak to wyglądało. Rok temu, to już były moje 28 urodziny, to tutaj za dużo nie będę opowiadać, po prostu zobaczycie sobie. Dzisiaj są moje urodziny. Z tej okazji rozpoczęliśmy dzień od wschodu słońca. A czy wiecie, że na Zanzibarze świętuję moje urodziny po raz czwarty? Świętowałam już moje 20, 21, 22 i teraz 28 urodziny. Po pysznym, słodkim śniadaniu wynajęliśmy motory i zabraliśmy Karinę i Michała na małą wycieczkę. Poznałam ich przez Facebooka, gdy mieli kilka pytań na temat Zanzibaru. Co najlepsze, kilometr od naszego miejsca docelowego brakło nam paliwa. My zdziwieni, Mikkel dzwoni do gościa, co nam wynajął te motory, a on, faktycznie, zapomniałem. Ale bez obaw, akurat zatrzymaliśmy się obok jakiegoś lokalnego, który podszedł do nas i zapytał, może chcecie wycieczkę, a my, nie, paliwo. Na co nasz wybawca powiedział, nie problem, Hakuna Matata, idę po skuter i wam przywiozę. Chwilę poczekaliśmy w oceanie i paliwo już było. Za to kocham Zanzibar. Co by się nie działo, zawsze znajdziesz pomoc. Ale o tym, co się działo później, opowiem w kolejnym filmiku. Żegnam się z wami. Pa! Po przygodzie z brakiem paliwa w końcu dotarliśmy do pewnego miejsca, które sobie wymyśliłam. Zamówiliśmy coś do picia, poleżeliśmy, zrobiliśmy małą sesję zdjęciową i wróciliśmy po motory. A tu okazało się, że nasz motor ma przebitą oponę. My w śmiech, że znowu coś, ale Mikkel zadzwonił po serwis. Więc trochę sobie poczekaliśmy, a nasi znajomi pojechali dalej pod restaurację Dero. Ale było bardzo miło. Włączyliśmy sobie muzyczkę, mieliśmy cień i relaksowaliśmy się z szumem oceanu. Po jakimś czasie wrócili nasi znajomi i przyjechał serwis. Odkręcili koło i pojechali, mówiąc, że wrócą za 20 minut. A nam to wcale nie przeszkadzało. W Europie byłaby złość i pośpiech, ale na Zanzibarze tego nie ma. Po powrocie do domku spakowaliśmy co trzeba i pojechaliśmy na zachód słońca do Mitiamvi. Znaleźliśmy mniej popularne miejsce i zrobiliśmy sobie piknik. Był też tort i życzenia. I posiedzieliśmy sobie tam 2 godzinki. To były naprawdę wyjątkowe urodziny, bo z nim. Dziękuję za wszystkie życzenia i żegnam się z wami. Pa! Więc jak widzieliście, moje 28 urodziny przebiegały dość ciekawie. Mieliśmy kilka przygód, ale bardzo fajne były urodziny. Bardzo je fajnie wspominam, bo to były też pierwsze moje urodziny z Mikkelem, więc mega, mega fajnie było. A w tym roku to już widzieliście, jak to wyglądało we vlogu. Cieszę się, że zaczęliśmy nagrywać te vlogi idealnie w sumie przed moimi urodzinami, bo to też fajna taka pamiątka dla mnie, więc to tyle. Dziękujemy, że jesteście i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!